Siema, z tej strony Henkel. Będzie to recenzja kostki za 10 zł, którą kupiłem w sklepie zabawkowym w moim mieście. Przejdźmy może do budowy. Na kostce trochę spiłowałem tutaj narożniki, znaczy krawędzie, i narożniki również tu popiłowałem, żeby kostka ruszała się trochę lepiej, płynniej i żebyście na zakręty żeby lepiej się miała zakręty. Tutaj mamy krzyżak taki biały, standardowy. Polecam sobie zmienić krzyżak na dajanowski, czy na krzyżak z Dajana, jak to woli. Wtedy kostka będzie się ruszała trochę lepiej, może będzie mniej popowała, bo moja teraz dosyć popuje. Jest luźno skręcona, może to też dlatego. Ale dobra, mniejsza z tym. O, jeszcze wypadają center cupy. Polecam sobie wsadzić tutaj jakąś kartkę pod center cup, żeby po prostu wyeliminować popy center cupów. No, teraz przejdziemy do ścinania zakrętów. Kostka ścina zakręty mniej więcej z 40 stopni, niekiedy nawet z 45. Spróbujemy tutaj dać 45. Kostka nie zetnie i się rozleci, jeśli właśnie wybierzemy zbyt duży kąt do ścinania zakrętów. Dobra, złożymy sobie kostkę. W drugą stronę kostka zetnie tak gdzieś z 5 do 10 stopni, więc nawet niezły wynik jak na taką kostkę za 7 zł. No i teraz przejdźmy do poruszania się. Kostka rusza się bardzo szybko i płynnie. Jej feeling można porównać do kostki Shengshu Wind albo Shengshu Fast. Nie wiem, raczej chyba do kostki Shengshu Fast. Nawet bym mógł powiedzieć, że jest trochę lepszy. Kostka jest bardzo płynna i ma taki przyjemny dźwięk, jak można usłyszeć. I może kostka nie jest tak dobra do speedcubingu jak każda kostka, która kosztuje 7 zł lub tam 10, ale kostka jest dobra do ćwiczenia look aheada albo po prostu do układania rekreacyjnie. Kostką można kręcić spowoli i można kręcić nawet dobre czasy. Ja najszybciej tą kostką użyłem w jakieś 14 sekund. Teraz już dokładnie nie pamiętam jaki czas, ale 14 sekund to jest niezły wynik jak na taką kostkę. No i ogólnie też zresztą. Przykładowego solwa nie będę robić na czas, ale może tak tylko pomieszam i ułożę ją dla was. Nie rozgrzałem się, więc nie chcę pokazywać jak lamię. Ok. Albo po prostu ułożę powoli dla was na czas. Widać 24-24 czas wykręciłem. Nie jest, no może to nie jest satysfakcjonujący czas, nie rozgrzałem się jeszcze, ale spokojnie taką kostką można sobie ćwiczyć, można zdobywać coraz lepsze czasy i kostka nadaje się dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze speedcubingiem. I po prostu kiedy uznają, że im się kostka nie podoba, to nie zmarnują zbyt dużo pieniędzy, jakby na przykład kupili kostkę Dajan i stwierdzili, że kończą ze speedcubingiem, bo wtedy to jest strata aż 50 zł, a tak tracimy tylko 10 zł. Dobra. Kostka jest godna polecenia, jak już mówiłem. Polecam sobie ją sobie zmodować, nasmarować smarem maru. No i co? Dzięki za oglądanie i na razie. Polecam.